Hej kochani, zapraszam Was dziś na Get Ready With Me. Zaczniemy od maseczki, ponieważ jak widzicie mam troszkę podrażnioną twarz. Ostatnio wróciłam do kuracji przeciwtrądzikowej i robiłam sobie też wosk, więc mam trochę śladów na twarzy. I postanowiłam, że użyję sobie dziś maseczki nawilżającej, takiej śniadaniowej. Ja to nazywam śniadaniowa, ponieważ maseczka nazywa się Outfix i to jest Outfix chyba nawet. I to jest maska z Lasha, to jest maska, którą można używać równo 4 tygodnie, później nadaje się już do wyrzucenia i trzeba ją przechowywać w lodówce. Ona jest zrobiona w całości z naturalnych składników, dlatego właśnie ma taką krótką datę przydatności, bez konserwantów i tak dalej. Jest to taka maska, która wygląda jak owsianka, ona jest właśnie zrobiona z płatków owsianych, banana, miodu, zaraz Wam wszystko przeczytam, w każdym razie najpierw ją nałożę. Jeszcze jej na twarzy nie miałam i właśnie pomyślałam, że dziś będzie dobry moment, żeby tą cerę trochę uspokoić, podrażnioną cerę, zaczerwienioną i nakładam. Konsystencja jest taka bardzo gęsta, maska jest zimna, bo jest z lodówki, więc to jest bardzo przyjemne, ale pachnie nieziemsko, bo pachnie, słuchajcie, migdałami. Tutaj tych bananów nie czuć, które niby są w składzie, ale właśnie migdały czuć. Chyba nie będę mieć problemu, żeby ją zużyć, ona zresztą jest mniejsza, trzeba uważać, bo trochę niestety się kruszy. Raczej nie do nakładania pędzlem, ale pachnie tak, że mam ochotę ją normalnie zjeść na śniadanie, naprawdę. Dobrze, to teraz Wam troszkę przeczytam na temat tej maseczki. To jest maseczka przeznaczona do skóry suchej. Jej główne składniki to banany, które wygładzają i nawilżają skórę, oraz owies, który działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia oraz migdały, dający efekt delikatnego peelingu, i miód działający antybakteryjnie. No i świeżość to są 4 tygodnie. Ma dosyć dobre tu opinie. Maseczka kosztowała 10 euro, mam 75 gramów. Te dziewczyny komentowały, że dla nich to jest niestety za dużo, jeżeli chodzi o zużycie tej maski, że nie dały rady tego zużyć. Ja myślę, że nie będę mieć z tym problemu, jeżeli będę ją nakładać tam, nie wiem, co trzeci dzień, to spokojnie ją zużyję. Dodatkowo naprawdę ładnie pachnie. No i w większości opinie są pozytywne, także zaraz zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie. Ja się teraz idę relaksować i wracam do Was. Posiedzę w niej tak z 10-15 minut. No dobra, kochani, już jestem. Jak widzicie, buzia wygląda spoko, moim zdaniem naprawdę ładnie. Nie jest zaczerwieniona. Ja czytałam tam w opiniach, niektóre osoby pisały, że ich buzia była zaczerwieniona, że była podrażniona i że ta maseczka szczypała, natomiast mnie nic nie szczypała, absolutnie nie miałam problemu, wręcz było bardzo, bardzo przyjemnie. Teraz nakładam sobie odrobinę Vichy Idealia pod oczy. Także maskę mogę Wam polecić, ona ładnie nawilżyła buzię i w ogóle nie była ściągnięta. Ale wiecie, to przy każdej cerze jest inaczej i to, co u mnie zadziała, niekoniecznie zadziała u Was. W każdym razie część dziewczyn zawsze do mnie pisze, że jak ja coś pokażę, to u nich też działa, bo mają podobną cerę. Także wiecie, to jest różnie po prostu w zależności od typu naszej skóry. Teraz krem do twarzy Bioderma Sebium na pory. W sensie taki minimizer porów, taki lekko matujący krem. Bardzo go lubię, ale nie wysusza skórę. Ma fajny zapach i taką żelową dosyć konsystencję, już mi się niestety kończy. A bardzo lubię ten produkt, widzicie jak sobie tutaj zrywałam skórę. Normalnie miałam to strób przez 3 dni, tu i tu, bo robiłam sobie wosk. A jestem teraz znowu na kuracji retinoidami, ale zewnętrznej, w sensie mam po prostu maści. No i właśnie tak się urządziłam, bo zapomniałam zupełnie o tym, że nie powinnam stosować wosku w tym momencie. No ale trudno, jakoś przeszłam przez to. Najpierw baza na twarz, czyli Professional, już mam samą tutaj resztkę, ale już mam kolejną, którą znalazłam w kalendarzu. I nakładam sobie głównie w strefę T, ale też na policzki, tutaj wszędzie, gdzie mam pory takie widoczne. I ona naprawdę ładnie wygładza skórę i też sprawia, że ten podkład trzyma się dłużej. Część z Was pisała, że u Was nie działa, ale mówię Wam, że to jest w zależności od skóry. Ja mam cerę mieszaną z wypryskami i właśnie z widocznymi porami, tutaj w tej strefie szczególnie, od tu wszędzie. Więc dla mnie to jest zbawienny kosmetyk, ale rozumiem, że nie u każdego się sprawdzi. Teraz korektor pod oczy z Maybelline, ten Anti-Age. U nas jest ciężko dostępny, ja go zamówiłam sobie na Allegro jakiś czas temu. Czasem jest też na kosmetykach z Ameryki, ale jakoś się szybko wyprzedaje. I ja mam jaki kolor? 20, o, nude. Czyli nie ten najjaśniejszy, ale też nie najciemniejszy. I nakładam go tutaj sporo. On ma konsystencję trochę jak podkład, taki lekki. I jajeczkiem z Real Techniques sobie tutaj go wcieram. Dziś będzie też kilka nowości, których jeszcze Wam nie pokazywałam w kamerze, ale używam już tutaj poza kamerą na co dzień. I zobaczycie, jak się fajnie sprawdzają kosmetyki. Mam naprawdę kilka takich wartych uwagi. Następnie Born This Way w kolorze Vanilla. Widziałam ostatnio, że Agi z Irlandii też sobie kupiła ten podkład i jest zadowolona. Ja go uwielbiam. Słuchajcie, to jest mój podkład roku, naprawdę. Najlepiej wygląda jednak nałożony palcami. Jak się właśnie go nakłada gąbką czy pędzelkiem, to on nie wtapia się tak ładnie w skórę, jak normalnie pod wpływem ciepła palców. Nie wiem, od czego to zależy. Tak czy siak wygląda dobrze. Zobaczcie jeszcze resztki mojej opalenizny na czole. Z Florydy. Teraz się wydaje blady, ale on zaraz się ładnie
odtopi i utleni i będzie wszystko dobrze wyglądać. Powiem Wam jedną rzecz, że styczeń to będzie miesiąc testów. Ja po prostu będę nagrywać jeden test za drugim. Mam tyle fajnych produktów, tyle nowości. Będzie mniej holi, bo już nie planuję żadnych dużych zakupów, a będzie więcej testów. Wracamy po prostu do testowania, bo mam naprawdę fajne, godne uwagi kosmetyki. No i część takich, których jeszcze nie testowałam, więc będę testować z Wami. No i zobaczcie, jak ładnie wszystko przykrył. Naprawdę spoko podkład. Teraz jeszcze kamuflaż z Catrice. Co znacie, też 0,20 kolor. Zobaczcie, jakie duże zużycie. Już ciągle go używam. I tak go w taki sposób nakładam okrężnymi ruchami. Jeszcze trochę na wypryski. On nam robi taki Photoshop na guzi. Naprawdę wszystko ukrywa. No dobra. Najwyżej będę dokładać później. Teraz mój ulubiony puder z MAC-a, MAC Fix NC25. Też zobaczcie, jakie zużycie. I będziemy się konturować pędzelek T18 z Glam Brush. I oczywiście mój zestaw z Too Faced Coco Contour. Uwielbiam, najlepszy na świecie. Najpierw nakładam ten najjaśniejszy kolor i nakładam go tu pod oczy. Trójkąt, gdzie nakładałam jakby korektor, tu między oczy, naprawdę. Niestety to opakowanie się brudzi, to jest jedyny minus. Teraz nakładam ten kolor średni, kontruję nim całą buzię. Troszkę tego ciemniejszego koloru, jeszcze tu. Już samo załamanie tu podkreślić. Jeszcze nos. Bardzo lubię ostatnio konturować nos. Naprawdę ładnie to wygląda. Hakuro H74 i jaśniejszy kolor z palety. I trochę rozświetlacza tutaj na szczyt. Teraz, żeby buzia nie była taka smutna, użyję koralisty. Pokazywałam Wam ostatnio w holu. Używam od kilku dni i naprawdę mi się podoba. Nie jest to jakoś bardzo, bardzo trwały róż, ale jest naprawdę ładny, jeżeli chodzi o kolor i wykończenie. Lekko połyskuje, tak troszeczkę jak trochę jak rozświetlacz. Wezmę sobie ten pędzelek do pudru, którego używałam. Jest bardzo delikatny, tak połyskuje na twarzy, daje taki efekt rozświetlenia. Buzia jest przygotowana, tu mam więcej światła z tej strony, więc może Wam się wydawać, że jest nierówno, ale jest równo. I teraz paletka Boudoir Eyes z Too Faced. Ostatnio Wam pokazywałam, używam jej, słuchajcie, namiętnie, cały czas. Naprawdę cudowna paletka. Najpierw baza, podcienie to jest baza z Urban Decay Primer Potion w kolorze Eden, która troszeczkę rozjaśnia. Wow, chodź tu, nie spadaj. Rozjaśnia skórę na powiekach, trochę jak taki korektor. Nie nakładam jej za dużo, bo słuchajcie, jak się jej nałoży za dużo, to później brzydko tak się wałkuje. Odznacza się tak jakby. Całą powiekę aż pod brwi. I tutaj trzeba ją dobrze rozetrzeć, bo jak jej nie rozetrę, to później właśnie tutaj tak cień mi się grubo zbiera i nieładnie to wygląda. No dobra, to teraz lecę z kolorami. Najpierw na całą powiekę nałożę sobie ten połyskujący różowy cień Classic, tej linii Classic, to się nazywa Satin Sheets. Na całą ruchomą powiekę nakładam. Ma piękne wykończenie, takie delikatnie perłowe, bardzo rozświetlające, ale nie ma tu drobinek i się bardzo nie osypuje ten cień, więc naprawdę na tak. To będzie fajna paleta, taka dzienna, ale do, myślę, dla blondynek, które mają zimny typ urody lub właśnie bardziej na zimę, bo tutaj nie ma ciepłych odcieni w tej palecie, to są same praktycznie takie właśnie zimne odcienie lub dla brunetek, ale dla osób ogólnie z takim zimnym typem karnacji, wydaje mi się, będzie taka bardziej odpowiednia. No i taka, wiecie, bardziej dzienna do pracy, to nie ma nic tutaj szalonego. Więcej szalonych kolorów znajdziecie na pewno w czekoladzie niż w tej palecie Boudoir. Teraz tutaj na, jak to powiedzieć, tu na załamanie taki kolor tak naprawdę powieki. Jest troszeczkę ciemniejszy może niż moja powieka, więc tutaj nim właśnie podkreślam samo załamanie. I ten kolor się jakoś bardziej sypie, te matowe bardziej się sypią niż te perłowe. Teraz jeszcze bardziej podkreślam załamanie tym Garterbelt, coś takiego, taki bardziej szarawy kolor.
słuchajcie, za oknem jest tak szaro, w ogóle jakaś burza przed chwilą przeszła, więc jest strasznie, mam wrażenie, że jest strasznie ciemno. Dalej będzie tutaj w kącik lap dance, taki kolor, ciężko mi określić te kolory, no szarawe, ale połyskujący już. W sumie codziennie tymi cieniami wykonuję podobny makijaż, tylko zmieniam kolejność. Ale jak widzicie, one są bardzo delikatne, to nie są ciemne cienie. Dobra, i teraz ten najciemniejszy French Tickler. Ale on się sypie, więc trzeba uważać. Robię nim po prostu takie V jakby przy zewnętrznym kąciku i rozcieram delikatnie ku środkowi. Dzięki temu mam taki efekt kociego oka. Jeszcze tutaj trochę w dół schodzę na dolną powiekę, ale tylko trochę resztką tego cienia. Wzięłam sobie jeszcze taki mięciutki pędzelek, to jest Glam Brush O15 i wezmę sobie jeszcze odrobinę tego szarego cienia matowego, który używałam wcześniej i rozetrę sobie ten cień najciemniejszy tutaj. Ok, teraz może Wam się wydawać, że tu jest ciemniej, bo tu mam cień, ale jest równo, musicie mi uwierzyć. Ok, i teraz użyję sobie produktu, który ostatnio uwielbiam i będzie w moich ulubieńcach, bo jest świetny. To jest Eye Bright z Benefitu. Miałam kiedyś tę kredkę i wróciłam do niej, bo to jest najlepsza kredka na linię wodną. I oprócz tego produktu Inglota, który ostatnio Wam pokazywałam i używałam tego linera, akurat miałam ten liner na ślubie, to teraz wróciłam do kredki, bo po prostu łatwiej się ją używa. Forma kredki jest zdecydowanie łatwiejsza do używania niż forma linera. Na pewno natomiast liner jest bardziej higieniczny, także pamiętajcie o tym, żeby czyścić tę kredkę, bo ciągle jakby wsadzamy ją do oka, szczególnie kiedy używacie na linii wodnej. I mój trik jest taki, że używam ją nie tylko tutaj na linii wodnej, ale przechodzę też tutaj do wewnętrznego kącika i tutaj też w wewnętrznym kąciku trochę na skórze nakładam, dzięki czemu mamy bardzo rozświetlone spojrzenie. Nakładam też troszkę pod łuk brwiowy, taką cienką kreską. Jeszcze brwi nie mam zrobionych, ale wiecie, zaraz będą. Tu właśnie taką bardzo cienką kreską pod łuk brwiowy i to sobie wklepuję palcem. Starcza na długo i ma piękny kolor, taki lekko różowy. Nie jest beżowa, nie jest biała, ale właśnie lekko różowa i pięknie rozświetla spojrzenie. Lubię ją też nakładać tutaj na szczyt nosa, żeby tu rozświetlić. Tu i tutaj na łuk kupidyna. To też fajnie optycznie powiększa usta. Bardzo, bardzo fajny produkt, naprawdę. Ten makijaż to jest takie połączenie smoky, bo mamy tutaj takie właśnie smoky eye, takie senne, roztarte cienie. I mamy też rozświetloną wewnętrzną kreskę, linię wodną, czyli jest rozświetlenie, ale mamy też takie właśnie przydymione oko. Pół na pół, nie użyłam tutaj właśnie ciemnej kredki. Muszę porządnie wytuszować tutaj rzęsy, bo nie mam tu żadnej kreski na powiece. Mam tutaj tylko ten roztarty cień, więc potrzebuję mocnego takiego efektu dużych rzęs. Będę używać tego tuszu z Avonu, tego śmiesznego. Jest test na kanale tego tuszu. Bardzo go ostatnio lubię. Mam wrażenie, że już mi się kończy. Ciągle go używam. I miałyście rację, że faktycznie nie starcza na jakoś bardzo długo, ale jest fajny. Trochę skleja rzęs ostatnio. Właśnie już pod koniec używania skleja rzęsy. Strasznie mnie to nie drażni. Natomiast całkiem fajnie się nim maluje. Mam teraz takie śmieszne rzęsy, bo część mam jeszcze długą, a część mi rośnie krótsza. Oczywiście nadal używam odżywki, ale teraz trochę rzadziej, nie codziennie. Więc mogę mieć gdzieniegdzie dziury. Tak wygląda przy jednej warstwie. I jeszcze troszkę dołożę na górną powiekę. On trochę też długo schnie. To nie jest taki tusz, który od razu nam zasycha, ale tutaj można jeszcze się bawić. I wyczesywać i tak dalej, bo on nie zastyga szybko. Natomiast może się odbijać na powiekach, jeżeli za szybko chcecie przejść dalej do makijażu. Ok, taki jest efekt na rzęsach. Takie mocno podkreślone rzęsy. I tak jak Wam mówiłam w tym teście, to już jest o tyle fajne, że podkreśla rzęsy tutaj już przy nasadzie. One się stają coraz cieńsze ku górze i to jest fajne, bo nie są właśnie, wiecie, pogrubione tylko tam dalej. Pogrubione są przy nasadzie, także nie muszę mieć tutaj kreski. Efekt jest. Teraz brwi. I brwi będę robić Maybelline Brow Satin w kolorze blond. Słuchajcie, mam też końcówkę tego produktu i tak mnie to wkurza, że szybko się zużył. Bardzo dobry produkt, ale niestety strasznie szybko się zużył, a mam wrażenie, że tego cienia jeszcze tu sporo zostało. Także kredka. Ona jest twarda, ona nie jest jakaś przyjemna w użyciu, ale ma bardzo ładny kolor. Fajnie, bo nie trzeba jej temperować, także ten produkt ma i plusy, i minusy. Napiszcie mi, czy stosowałyście, bo wydaje mi się fajna, natomiast no nie starcza na długo. I też słyszałam podobną opinię właśnie, że szybko się kończy. I teraz cień.
tak fajnie utrwala te brwi i też nadaje trochę koloru, też tam, gdzie są jakieś dziury, kredka nie wypełnia wszystkiego, to on wszystko wypełnia. No i co, fajnie wygląda, prawda? Podoba mi się ten efekt. O, no i złamała się. Nie, został mi taki mały pipek. O nie, to chyba będzie jej ostatnie użycie. Masakra z tą kredką, jest bardzo dobra, ale kurczę, dlaczego tak szybko się skończyła? Dlaczego jest taka twarda? Może ja za mocno naciskam, bo jest tak twarda, że wydaje mi się, że koloru nie daje, ale daje kolor. No i kredka się skończyła właśnie. Dokonała żywota. Ach, akurat w takim momencie. Dobra, użyję jeszcze tej resztki, którą tu mam. To już prawie nic nie ma z tego Soap and Glory. Już nie będę się więcej bawić z tymi brwiami, może być. Na usta idzie błyszczyk z Diora, który kiedyś dostałam w prezencie, ale co to jest za kolor, żeby wam powiedzieć? 643. Jest lekko koralowy, a ja nie chcę nic wysuszającego na usta, więc dzisiaj stawiam na błyszczyk. No dobra, to jeszcze fryzura i makijaż, będę gotowa. Jestem już z powrotem, tak to wygląda. Rozczesałam sobie włosy i ułożyłam w ten sposób. Nałożyłam też kolczyki od Jelly. Zamówiłam sobie ostatnio takie kolczyki z kamieniami, to są trzy kolory, trochę wygląda jak takie ombre, strasznie mi się podoba. Dawno nie nosiłam wiszących kolczyków, ale stwierdziłam, że będę je teraz nosić, bo myślę, że pasują mi do dzisiejszego makijażu. Dawno nie nosiłam takich właśnie wiszących kolczyków. Założyłam też taki sweter z Mojito. Te swetry, powiem wam, ostatnio były jeszcze w sklepie, kosztują około 100 zł i są chyba też beżowe. I to są takie długie swetry, naprawdę bardzo fajne. Nic skomplikowanego, ale mam nadzieję, że to Get Ready With Me wam się podobało. Makijaż jest troszkę inny niż zwykle, ale ostatnio miałam taki w filmach i wam się podobał, także mam nadzieję, że spodobał wam się taki inny smoky, taki rozświetlony, bardziej smoky. Okej, kochani, ja uciekam, zostawcie mi kciuk do góry, jeżeli lubicie Get Ready With Me i jeżeli podobał wam się ten film. Mam nadzieję, że podpatrzyliście jakieś ciekawe kosmetyki i trochę było nowości, także widzimy się już w kolejnym filmie, pa, pa. Thank you.